Pokazać przyciskiem przekaż. I bardzo proszę o pokazanie nam listy obecności, czy wszyscy się widzimy. Ja chyba wszystko jest w porządku. Mamy kworum, więc możemy rozpoczynać komisję. Otwieram niniejszym zdalne posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Otrzymaliście Państwo do swoich skrzynek porządek obrad. W międzyczasie wpłynęła autopoprawka do uchwały budżetowej. W związku z tym będziemy opiniować uchwałę budżetową wraz z autopoprawką. Czy są jakieś uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu pierwszego. Proszę mi pozwolić chwilkę się tutaj. O, już jestem. Pierwszy punkt naszego dzisiejszego. Oczywiście przepraszam, bo jeszcze jestem nie do końca wdrożona w zdalne posiedzenie. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Witam Państwa dyrektorów, witam Państwa radnych, witam przewodniczącego Marcina Nowaka, który do nas dołączył, a był wieloletnim przewodniczącym naszej komisji. Witam również obecnych gości i rozpoczynamy nasze posiedzenie. Dzisiejszym pierwszym punktem jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok wraz z autopoprawką na druku 849-1, 849-2. Autopoprawka była już na komisjach omawiana, ale chciałam tutaj zaznaczyć, że to, co nas powinno interesować i było też odpowiedzią jakby na to, co się działo na ostatniej komisji, czyli te uwagi naszej komisji, które dotyczyły tego, że budżet powinien. O, widzimy również i witamy panią prezydent Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak. Jeszcze jest troszeczkę w formie odwróconej, ale cieszymy się, że do nas odpoczywa. Tak. Cieszymy się, że odpoczywa. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy panią prezydent. Zmieniło się trochę. O, także w tej autopoprawce znalazły się środki na wkłady własne instytucji kultury. To, o czym rozmawialiśmy bardzo szeroko na poprzedniej komisji. Czy są jakieś pytania do tej uchwały, całości uchwały wraz z autopoprawką? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do opiniowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok wraz z autopoprawką? Proszę o przygotowanie. Mamy już po prawej stronie panel. Proszę oddać swój głos i przekazać przyciskiem przekaż. Informuję, że 8 głosami za, 1 wstrzymującym się projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 481/12 na 2019 Rady Miasta Lublin z 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wraz z autopoprawką. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Już Państwo możecie oddać głos i tak samo proszę przekazać swój głos do obsługi sesji. Pani przewodnicząca, mamy 8 głosów, brakuje nam jednego. Czyli ktoś ewentualnie nie oddał głosu.
No ale myślę, że proszę pokazać wyniki, ewentualnie jak ktoś będzie miał uwagi, to będziemy do protokołu. Mamy 7 głosów za, 1 wstrzymujący i sprawdzimy, kto nie oddał głosu. Czy myślę, że to nie ma... Pani Machowa, pani radna Mach nie oddał głosu. Pani radna Mach ma jakiś problem, czy też nie chciała brać udziału w głosowaniu? Pani przewodnicząca, nie słyszymy panią. Proszę włączyć mikrofon. Dobrze. Pani przewodnicząca, ja głosowałam, ale widzę, że nie zarejestrowało. Możemy do protokołu mój za. Głos za. Dobrze. 8 głosami za, projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3. Ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Macie Państwo to na druku 882-1. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Mamy panel. Już ja mam teraz. Głosujemy i przekazujemy swój głos do obsługi sesji. Pan radny Margul jeszcze chyba nie do głosu. Słucham? Pan radny Margul? To proszę tak samo przekazać. Właśnie jakiś gdzieś nie pokazuje mi się teraz głosowanie. To chce pan przewodniczący do protokołu, czy... Do protokołu proszę zaznaczyć. Ale co? Za. To proszę pokazać w takim razie panel, do wyniki głosowania. A nie, chyba wszyscy zagłosowali. Nie, to ja już nie wiem. Aha, wszyscy jednogłośnie projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię, a pan przewodniczący Bartosz Margul głosował za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przepraszam, pani przewodnicząca. Wracam, tak. Mam prośbę jeszcze od pani prezydent. Czy ktoś z obsługi mógłby się spróbować z panią prezydent połączyć, bo ona jest w ratuszu, czeka na dołączenie do nas, a ciągle ma z tym problem. Czy ktoś z obsługi obsługa nas słyszy? Tak, już dzwonimy do takiej razie do informatyka. Dziękuję za uwagę. Dobrze, dziękuję. Kim jest obsługa spotkania? Dzień dobry, pani przewodnicząca. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Mariusz Niewczas, Instytut Obywatelski w stronie. Jako obsługa sesji widzimy. Nie wiem, jako obsługa sesji. A ja się pytałam o obsługę spotkania, bo... Aha, informatyczną, pani przewodnicząca, tak? Aha, nie wiem, bo mam po prostu, pokazuje mi się taki panel. Aha, obsługa spotkania, to nie wiem, bo być może informatyk właśnie jest, ale może nas nie słyszy. Ja wczoraj mieliśmy podobną sytuację na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. No i tam była Ania Ryszard. Radnych, tak, było pod obsługą. No więc dlatego się dopytuję. Pani Rybka, że funkcjonuje dzisiaj jako Anna Rybka na tych panelach, ale zaraz się skontaktuję. Dobrze. Czy ktoś się skontaktował z panią prezydent? Jeszcze nie, dzwonimy do informatyka, że... Ale myślę, że możemy kontynuować posiedzenie i proponuję przejście do kolejnego punktu, chyba że pani prezydent chciałaby w którymś punkcie zabrać głos, to nie wiem. Ale te, które już opiniowaliśmy, tak. To... No nie, oczywiście, no to już są zaopiniowane. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do punktu 4. To jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin. Druk 851-1 dotyczy nazwy skwer profesora Kazimierza Górskiego. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Macie Państwo jako załączniki? Głosujmy.
Jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem nadania tej nazwy skwerowi? Macie Państwo po prawej stronie panel do głosowania i proszę przekazać swój głos do obsługi sesji. I ewentualnie pokazać nam już wyniki głosowania. Czy ktoś ma problemy z oddaniem głosu? Mam problemy z oddaniem głosu, ponieważ cały czas... O, już teraz nie, już okej, w porządku. Dziękuję. Jeszcze pan radny Markur powiada. To proszę... Ewentualnie, czy pan przewodniczący Margul chce brać udział w głosowaniu? To już mam tutaj pisząca wszystkie. Zaraz. Ale ja głosowałem. Tak? Dobrze, to poproszę o pokazanie panelu, znaczy wyniku głosowania. Dziękuję. 8 głosami za i 1 wstrzymującym. Uchwała uzyskała pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu 5. To jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin. Mamy to na druku 852-1. Dotyczy to nazwy skwer architekta Ignacego Kędzierskiego. Tak samo macie Państwo wszelkie załączniki. Głosujmy. W takim razie, jeżeli nie są, nie ma potrzeby nas namawiać, my będziemy głosować, panie przewodniczący. Jeżeli nie ma pytań, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem nadania nazwy, pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? I tak samo możemy głos już oddać. Dziękuję jednogłośnie, 9 głosami za. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin. Druk numer 860-1 dotyczy nazwy ronda. Margaret Thatcher. Jest to projekt grupy radnych. Jest z nami wnioskodawca. Czy chciałby pan radny, przewodniczący Marcin Bubicz, zabrać w tym punkcie głos, czy też przechodzimy do zaopiniowania? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Znaczy ja jestem tutaj też dla państwa. Głosujmy. No pytania, to nie będę zadzwonił. Sobie pogadamy. Jak nie ma pytań. To... No oczywiście, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Proszę oddać głos i przekazać do obsługi sesji. Dziękuję. 8 głosami za i 1 przeciw. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały. Nie, przepraszam. Aha, w ten sposób już wszystkie jakby punkty merytoryczne zostały przez nas wyczerpane. Teraz przechodzimy do informacji o pracach, ewentualnie o zakończeniu już prac nad uchwałą krajobrazową. Jest z nami pan dyrektor, miejski konserwator zabytków Hubert Mącik, który chciał pokazać nam, na jakim etapie te prace są. Oddaję głos. Czy się słyszymy? Proszę uruchomić mi. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Przez ten czas próbowałem się podzielić plikiem z prezentacją, ale coś mi tu nie wychodzi niestety. Więc jeśli Państwo pozwolą, to spróbuję jeszcze raz, bo być może mi się, mam nadzieję, uda. Nie wiem, czy Państwo widzą ten plik? Tak, widzimy. O, doskonale. Czyli w takim razie, jeżeli można, to bym kilka słów Państwu powiedział na temat tego, co będziemy widzieli na ekranie.
I jednocześnie może na wstępie kilka słów. Ja bardzo bym chciał Państwu w ciągu najbliższych dni przekazać taki już doszlifowany projekt, propozycję projektu tej uchwały. Czy jeżeli bym rozesłał mailami, to byłaby to dla Państwa dogodna metoda? Jak najbardziej, myślę. Bo... Tak, proszę bardzo. Ale ja na przykład chcę ten, który dzisiaj pan będzie prezentował i ten, który później pan... Ależ proszę bardzo, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, pani przewodnicząca, z wielką chęcią. Natomiast dzisiaj chciałbym, ponieważ no, metoda naszego spotkania jest taka, jaka jest i nie wiem jak dla państwa, ale muszę przyznać, wolałbym się z państwem spotkać osobiście. Nie wiem, jak państwo do tego podchodzą, no ale mamy takie okoliczności, jakie mamy, w związku z czym no, musimy sobie poradzić w ten sposób. Więc chciałbym zaznaczyć pewne rozwiązania, które w tej uchwale bardzo byśmy chcieli, żeby się znalazły. Natomiast zależy mi bardzo na państwa zdaniu, z tego względu oczywiście, że to państwo decydujecie o tym, czy ta uchwała wejdzie w życie, czy też nie. Pokrótce chciałbym tylko przypomnieć, jak wygląda tryb procedowania tego rodzaju dokumentu, jakim jest ta uchwała. Projekt, żeby mógł zostać przedstawiony państwu już w sposób oficjalny do uchwalenia, najpierw musi zostać zaopiniowany przez organy określone w ustawie, między innymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, między innymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w naszym przypadku, bo generalnie to do zasady Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po tych opiniach i uzgodnieniach projekt musi zostać wyłożony do publicznego wglądu na termin nie krótszy niż 21 dni, 14 dni później jeszcze musimy czekać na wnioski, uwagi zainteresowanych, które, no to jest taka troszkę uproszczona, tak jakby procedura podobna jak w przypadku planów miejscowych, które to uwagi i wnioski państwo będziecie rozpatrywać już przyjmując, bądź też nie przyjmując, to już jest państwa suwerenna decyzja, ten projekt, który trafi na sesję. A zatem no, jeszcze jakiś czas to potrwa, natomiast ja pokrótce tylko przypomnę kilka kwestii związanych z definicjami. Jako reklamę w tym momencie, jeśli chodzi o brzmienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia, ruchy społeczne, etc. Tablica reklamowa to z kolei jest już zdefiniowane jako przedmiot materialny, który służy do tego rodzaju komunikacji. Urządzenie reklamowe też zostało zdefiniowane. Bardzo istotna jest tutaj definicja szyldu, ponieważ szyldem według ustawy jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie się znajduje. I proszę Państwa, przez ten już dość długi czas śledziłem na bieżąco i cały czas śledzę, w jaki sposób tego rodzaju uchwały są procedowane, podejmowane w różnych miastach i gminach Polski. Ustawa, jak Państwo być może pamiętacie, nakłada obowiązek, ażeby taką uchwałą objęty był cały obszar gminy. To oczywiście powoduje, że zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sytuacji małych gmin, które mają niewielki obszar i nie do końca zróżnicowany na przykład krajobraz, a inaczej w przypadku większych miast, gdzie ten i krajobraz, i sposób zabudowy jest w bardzo dużym stopniu zróżnicowany. Śledzę też na bieżąco i śledziłem przez ostatnie miesiące losy tego rodzaju uchwał, które zapewne Państwo o tym słyszeli, na przykład w Warszawie uchwała taka została uchylona przez nadzór wojewody. Między innymi po to, ażeby uniknąć takich sytuacji, żeby jeżeli Państwo zdecydują się tego rodzaju przepisy przyjąć, no to żeby one były na tyle dobrze określone, ażeby obroniły się wśród organów nadzoru i również, bo tego też można się przecież spodziewać, a na pewno nie można tego wykluczyć, gdyby taka uchwała była zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Śledząc te powstające w wielu miastach uchwały, chciałbym zaproponować takiego rodzaju działanie, abyśmy potraktowali tę pierwszą uchwałę, bo przecież każdą uchwałę można zmieniać, jako do pewnego stopnia wstępną, to znaczy obejmującą w sposób ścisły to, co jest z punktu widzenia krajobrazu i wartości miasta Lublina najważniejsze, czyli ten obszar centralny. Natomiast na pozostałych obszarach proponowałbym na razie włączyć do uchwały te już istniejące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uregulowania, natomiast na razie nie regulować ich ściślej, a rozłożyć sobie niejako jako pewien taki program kolejnych działań wspólnie z państwem, żeby stopniowo rok po roku... Panie dyrektorze, przepraszam, to będzie trwało 5 lat. To i tak będzie pani radna tyle trwało, ponieważ problematyka jest szalenie złożona. Natomiast tak jak mówię i taka jest moja propozycja, jeśli państwo uważacie, że jest inaczej, to
że powinno to być inaczej, to oczywiście przystępuję do innego trybu działania i poszerzam te przepisy w tym momencie przeze mnie pisane regulacje. Ale chodzi mi o to, że w ten sposób jesteśmy, mam nadzieję, w stanie najszybciej zająć się porządkiem tego obszaru centralnego. Jeżeli chodzi o to, jak ten obszar powinien być zdelimitowany, jakie on powinien mieć granice, widzicie Państwo w tym momencie plan miasta z zaznaczonymi granicami i ta strefa zaznaczona ciemniejszym kolorem, czyli Śródmieście w jego granicach określonych w obecnie obowiązującym studium plus obszar tak zwanego Wielkiego Stawu Królewskiego od strony wschodniej, ponieważ jest to obszar ekspozycji panoramy Lublina, powinny w moim przekonaniu być tym obszarem o jak najszybszym i jak najściślejszym uregulowaniu. Natomiast w toku różnych konsultacji, które przez te ostatnie lata też prowadziliśmy, czy to z przedsiębiorcami, czy z innymi osobami, pojawiały się takie głosy, ażeby ten obszar był węższy. Ja przyznaję, nie jestem przekonany do tego. Wolałbym, żeby od razu ten obszar był szerszy, ale jeżeli jest jakiś obszar najwęższy, który można byłoby takimi działaniami objąć, to w moim przekonaniu jest to minimum absolutne obszar, który jest objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. Widzicie Państwo ten obszar w tej chwili na mapce. To jest ta różowa plama, obszar objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. Czyli to jakby minimum, jakie możemy przyjąć jak ewentualnie. Jak powinniśmy. Tak bym proszę Państwa proponował, żeby nie rozważać zawężeń już tego obszaru. Natomiast osobiście nie ukrywam, wolałbym, żeby tego rodzaju regulacje, zaraz powiem jakie, miały jednak ten szerszy zakres. Proszę Państwa, jakie są te właśnie regulacje? Otóż chodzi o to, żeby dla tego obszaru śródmiejskiego jednak te regulacje były ścisłe i możliwie krótki był okres dostosowania. Natomiast w kolejnych obszarach, żeby można było zaplanować stopniowe ich wprowadzanie. Więc jeżeli chodzi o ten obszar śródmieścia, kilka w tym projekcie już istniejących, na razie oczywiście proponowanych zasad. Proponowałbym, abyśmy w tym obszarze zakazali umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy. Czyli billboardy, czyli te urządzenia, które dotyczą tylko i wyłącznie reklamy, nie są szyldami. To jest rzecz jasna oczywista, że każdy przedsiębiorca powinien mieć możliwość informowania o swojej działalności tam, gdzie ją prowadzi, a zatem szyldy muszą być w moim przekonaniu dopuszczone. Co więcej, no są takie przypadki, że szyldy potrafią być bardzo dobrze zaprojektowane i wręcz tę przestrzeń i architekturę ubogacać. Natomiast dodatkowe urządzenia reklamowe można by powiedzieć, że nie są wcale w tej przestrzeni potrzebne, tym bardziej, że dzisiaj marketing opiera się w bardzo dużym stopniu na działaniu w zupełnie inny sposób niż tylko i wyłącznie reklamy w przestrzeni miejskiej, które na ogół mają jeszcze dodatkowo bardzo duże rozmiary, a w związku z tym są tym bardziej agresywne dla krajobrazów. Proponowałbym dopuszczenie maksymalnie dwóch szyldów dla każdego z podmiotów. Nie wydaje się zasadne, żeby zawężać tę liczbę do jednego szyldu, ponieważ w wielu miejscach mamy do czynienia z taką sytuacją, że dwa szyldy są optymalne dla komunikacji. Jeden umieszczony płasko na elewacji, drugi, który jest tak zwanym szyldem semaforowym i widać go z poziomu chodnika. Oczywiście te szyldy powinny być ujednolicone, jeśli chodzi o rozmiary i kolorystykę. Powinny być dostosowane do elewacji. I też proponowałbym po to, ażeby ograniczyć skalę tych szyldów i ich lokalizację do parteru budynków. My w pozwoleniach, które wydajemy i w postępowaniach, które prowadzimy na terenie Śródmieścia, trzymamy się ściśle tej zasady, żeby szyldy były umieszczone w pasie parteru budynku, nie wyżej. Chociaż no, są niestety z ubiegłych lat jeszcze takie sytuacje, gdzie te szyldy miały miejsce wyżej. I są, i to jest niestety trochę też problem, jak to opisać, takie sytuacje, w których taki szyld umieszczony wyżej ma sens. Bo takim przypadkiem, który mijamy pewnie codziennie, jest na przykład budynek Poczty Głównej, gdzie duży napis w skali budynku pojedynczy broni się, no, ze względu na skalę budynku. Proponowałbym też ograniczenie wielkości takiego szyldu, tak żeby napis nie był większy niż 4 metry. Proponowałbym też, żeby wysięg tego semaforowego szyldu nad chodnikiem nie był większy niż 1,8 metra od elewacji. Analizowaliśmy to na przykładzie różnych istniejących szyldów. To jest z jednej strony wystarczające, z drugiej strony wystarczające dla komunikacji, z drugiej strony nie na tyle jest to duży obiekt w takiej sytuacji, żeby on był jakimś bardzo złym, dysharmonijnym elementem w krajobrazie. Ale to dotyczy wszystkich niezależnie od statusu prawnego, jeśli chodzi o posiadanie danej nieruchomości. Tak, tak, jeżeli takie przepisy weszłyby w życie, to dotyczyłoby to po prostu wszystkich urządzeń, innych oczywiście niż tablice określone w przepisach prawa, takich jak na przykład tablice urzędowe.
bo no tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością prawną i tego nie regulujemy, to jest regulowane innymi przepisami. Chcielibyśmy też zakazać w taki sposób zaklejania okien i witryn, żeby one były całkowicie niewidoczne, w dużym skrócie mówiąc. I też, co było też postulowane przez Zarząd Drugi Mostów, żeby starać się wprowadzać zakaz oświetlania szyldów światłem pulsacyjnym, to może po prostu być niebezpieczne z punktu widzenia też ruchu drogowego, a czasami mają też i takie pomysły przedsiębiorcy. Jak również w tej przestrzeni śródmiejskiej nie jest zasadne, żeby umieszczane były szyldy z ruchomymi obrazami, one bardzo mocno skupiają uwagę, są takimi elementami, które w przestrzeni historycznej są generalnie dysharmonijne. Jeżeli chodzi o, tak w dużym skrócie jeszcze mówiąc, różne elementy przenośne, to też chcielibyśmy uregulować dość ściśle pod względem ich rozmiarów, tak żeby one nie były większe, jeśli chodzi o wysokość, niż 1,2 metra, tak żeby były poniżej poziomu wzroku osoby dorosłej. Chcemy też bezpośrednio wskazać, gdzie jest możliwe lokalizowanie ewentualnych tymczasowych tablic i słupów ogłoszeniowych. I kolejna ważna sprawa, tak wykończąc tą taką bardzo krótką prezentację i czekam na Państwa pytania, to jest kwestia terminu, który może Rada w takiej uchwale określić dla dostosowania istniejących nośników. Zasada przyjęta w ustawie jest, proszę Państwa, taka, że od momentu wejścia w życie takiej uchwały wszelkie nowe nośniki muszą już być z tą uchwałą zgodne. Jeżeli nie będą, wtedy miasto ma możliwość nakładania opłat karnych, które tutaj są na pewno lepszym rozwiązaniem i, mówiąc krótko, bardziej bolesnym niż nakazy administracyjne, na które służy odwołanie i które trwają bardzo długo. Tyle tylko, że ustawa jednoznacznie też określa, że taki termin do dostosowania istniejących nośników nie może być krótszy niż rok. Ideałem byłoby, gdybyśmy określili możliwie krótko ten termin w przypadku Śródmieścia, no bo wtedy będziemy widzieli stosunkowo szybko skuteczność tego działania. Stąd też ja rekomendowałbym właśnie ten jak możliwie krótki termin. Pytanie, jak Państwo się do tego odniesiecie. Ja tutaj jeszcze tylko przytoczę, jakie w ramach różnych dyskusji, rozmów, które też na ten temat no, na bieżąco też prowadziłem, czy choćby przy okazji uzgadniania szyldów, czy też jakiś czas temu w trakcie spotkań z przedsiębiorcami, takie dyskusje się pojawiały i takie głosy, że w zasadzie wszyscy chcieliby uregulowania tego tematu, przynajmniej w takiej sferze deklaratywnej, no bo jak mówimy już o konkretnym szyldzie konkretnej osoby, czy konkretnej reklamie, no to wtedy już te zdania są trochę inne. Niemniej jednak wszyscy też zgadzali się, że ten obszar śródmiejski powinien być potraktowany priorytetowo. Ale też były takie głosy, że trzeba zająć się od razu całym miastem. To jest szalenie trudne. Od razu może pytanie, czy szyldy to też billboardy, które są usytuowane? I to jest, należy je tak traktować? To jest trafne pytanie, dlatego że no cóż, kreatywność Polaków jest nieskończona. To ma swoje zalety oczywiście i ma swoje wady. Z punktu widzenia przepisów, tych regulacji, definicji szyldów, tak. I z tego właśnie względu konieczne jest określenie tych zasad, gdzie szyldy powinny być, gdzie być nie mogą i jaki rozmiar maksymalny mogą mieć. Bo jeżeli określimy to tylko i wyłącznie w taki sposób, że zakazujemy reklam, a dopuszczamy szyldy, taka sytuacja, o której pani radna mówi, teoretycznie byłaby możliwa, że ktoś na własnej nieruchomości ustawi duży billboard i będzie uważał, że jest to szyld, ale jeżeli określimy właśnie te rozmiary maksymalne i lokalizacje, to możemy z punktu widzenia ustawy określić, w jakich miejscach elewacji one się mogą pojawiać i jakie mogą mieć rozmiary, wtedy wykluczamy taką sytuację, o której pani radna wspomina, czyli że właśnie na przykład umieszczenie billboardu i twierdzenie, że jest to szyld. W takiej sytuacji byłoby po prostu konieczne właśnie, tak jak to proponuje, określenie jednoznacznie, jakie są maksymalne rozmiary i umieszczenie. No właśnie, część z tych dyskutantów proponowała, żeby jednak zacząć od węższego obszaru. Szanowni Państwo, ja bym proponował, żeby jednak nie był to ten najwęższy, minimalny, bo no mamy takie obszary jak choćby Podzamcze, gdzie niestety w obecnych regulacjach, to prawda, miejscowy plan nie dopuszcza tworzenia nowych na tym obszarze nośników reklamowych, ale ze względu na to, że nie wszystkie one wymagają pozwolenia na budowę, ciężko jest znaleźć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego
metodę do tego, żeby te szyldy w jakikolwiek sposób ścigać, tym bardziej, że powiatowy inspektor stara się zajmować rzeczami takimi, gdzie jednak mamy do czynienia z zagrożeniem, mówiąc krótko, bezpośrednio dla zdrowia czy życia, a jednak kwestie estetyczne są estetycznie niestety, ale dla powiatowego inspektora trochę mniej istotne. Pewnie gdyby była ta służba po prostu silniejsza organizacyjnie, miała większość ludzi, takimi tematami też mogliby się zajmować. Natomiast tylko PINT ma możliwości działania w takim obszarze, w którym jest miejscowy plan, a nie jest on objęty wpisem do rejestru. A niestety obszar dworca pod Wanczą wpisem do rejestru zabytków objęty nie jest, więc ja tam nie mogę prowadzić postępowań nakazujących zdjęcie tych nośników. Proszę Państwa, też były takie głosy, żeby tych nośników było więcej, ale ja z doświadczenia już kilkuletniego uzgadniania tego rodzaju szyldów wiem, że generalnie te dwa szyldy są naprawdę wystarczające dla właściwie wszystkich przedsiębiorców. Więc to, co nas czeka, to właśnie, tak jak wspomniałem, przedstawienie tego projektu organom uzgadniającym, wyłożenie do wyglądu publicznego i zbieranie uwag i ostateczne przedstawienie Państwu do już głosowania. Natomiast, tak jak wspomniałem, bardzo bym chciał najpierw ten projekt Państwu przesłać po to, żeby też wysłuchać Państwa uwag i szczegółowych, i natury ogólnej. No, Państwo jesteście tym organem, który jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy w tym kierunku idziemy, czy nie, dlatego też nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby taki projekt wyszedł do uzgodnień i opinii bez Państwa pełnej wiedzy i bez Państwa zdania na ten temat. To tak pokrótce, jeżeli o mnie chodzi. Jeśli macie Państwo pytania, jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Proszę o jakby zlikwidowanie tej planszy, ponieważ nie widzę uczestników. Próbuję. Nie widzę Państwa. O, i już jesteście Państwo dostępni. Ja mam taką prośbę, żeby ten projekt, jeżeli on nie jest objęty jakąś tajemnicą, jest możliwy. To prosimy o otrzymanie go, no to myślę, też będzie łatwiej w przyszłości o tą dyskusję. Mam nadzieję, że zawęzimy to do naszego grona, żeby nad nim się pochylić. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania ewentualnie na szybko do tego projektu, zanim się z nim zapoznamy? Pani przewodnicząca, bo ja powiem szczerze, że ja nie wiem, czy nie byłoby rozsądnie, żebyśmy na przykład się teraz zapoznali z tym projektem i na przykład na następnej komisji o tym porozmawiali. Proszę, pani przewodnicząca. I bardzo chętnie bym z Państwem w ten sposób podyskutował. No myślę, że to by było bardziej merytoryczne. Ja też podobny wniosek chciałam złożyć. Panie Hubercie, czy te materiały, które nam Pan przesłał, to są tylko w tej ilości, czy one są szersze? Są dużo szersze, jest projekt, który, tak jak mówię, chciałbym dosłownie Państwu przesłać w najbliższym. Dobrze, a kiedy możemy otrzymać projekt? No ja myślę, że pewnie jutro będziecie mieli Państwo dużo ważniejsze tematy, ale myślę, że około weekendu, poniedziałku, jak najbardziej chciałbym Państwu ten projekt przesłać do dyskusji. Też, żebyście Państwo mieli możliwie dużo czasu na zapoznanie się. Dobrze. Czyli to, co Pani Przewodnicząca powiedziała, ja również uważam, że dzisiaj bardziej szczegółowe omawianie na podstawie tych informacji, myślę, niekoniecznie jest moim zdaniem słuszne. Otrzymamy projekt i Pani Przewodnicząca na pewno zorganizuje spotkanie poświęcone tylko tej dyskusji. Ja jestem do Państwa dyspozycji. Myślę, że takie wprowadzenie też było potrzebne, natomiast oczywiście bardzo cenne. Są istotne. Oczywiście, dobrze, że tak. No, dziękuję. Wydaje mi się, że albo wykorzystamy do tego termin komisji, albo zorganizujemy faktycznie jakieś oddzielne spotkanie. W każdym razie myślę, że wszyscy przyjęliśmy tą formę dyskusji nad projektem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Jeżeli chodzi o porządek obrad, to zostały nam jedynie sprawy wniesione. Czy mają Państwo jakieś... Pan przewodniczący Zbigniew Jurkowski, bardzo proszę. Ja chciałbym, pozwolicie, że w imieniu całej komisji złożyć serdeczne życzenia pani Jadwidze Mach, bo jutro ma imieniny, i zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękujemy, że pani jest z naszej komisji, pani Jadwidze. To jutro złożymy pani radnej. Tak, jutro na sesji. Ale prosimy dzisiaj Zbyszkowi za pamięć
Dziękuję bardzo jeszcze raz i życzenia. Dziękuję. O ile nie mamy kolejnych spraw wniesionych, nie, mamy jeszcze sprawę wniesioną, pan przewodniczący Zbigniew Jurkowski. Chce panu przewodniczącemu Marcinowi Nowakowi utrudnić życie. Proszę. Nie, nie, ja tylko króciutko. Chciałem jeszcze raz podziękować panu dyrektorowi Michałowi Karapudzie za inscenizację, którą miałem okazję obejrzeć wczoraj. Także rewelacja i wszystkich radnych serdecznie zachęcam i zazdroszczę Marcinowi, że może dzisiaj to zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie wobec nie, jednak jeszcze pani przewodnicząca, pani radna Suchanowska jeszcze się zgłasza, także proszę. Pani przewodnicząca, oczywiście obecności. No jeszcze pani radna Suchanowska chciała coś powiedzieć. Dziękuję ślicznie, pani przewodnicząca. Ja chciałam panu Hubertowi, panu dyrektorowi podziękować za to, że wreszcie dzisiaj uzyskaliśmy jakby światełko, małe światełko. No, wiemy, jak to dalej pójdzie, ale mnie zastanawia... Dobrze, no pani... Mam pytanie, zastanawia ten tytuł, ponieważ kodeks... Dlaczego kodeks? To czysto robocze. Absolutnie czysto robocze i oczywiście uchwała absolutnie takiego tytułu mieć nie może i nie będzie takiego tytułu. Bo właśnie zwróciłam na to uwagę, to jest raz. Bardziej marketingowo, pani czy. No i jednak ja uważam, że powinniśmy te dwie strefy całe zachować. Pani radna Suchanowska, będziemy o tym dyskutować po tym, jak zapoznamy się z całością. Nie ma sensu teraz zaczynać tej dyskusji. Tak uzgodniliśmy i myślę, że wszyscy będziemy mieli wtedy bardziej merytoryczne podejście. Proszę państwa o przygotowanie listy obecności. Pan przewodniczący Marcin Nowak został wyrzucony z posiedzenia, ale loguje się, więc proszę o przygotowanie panelu do oddania o zaznaczenia swojej obecności. Ja myślę, że w międzyczasie przewodniczący Marcina Nowak dołączy. Myślę, że on się zaraz pojawi. Chyba się już tam pojawił. Jest już z nami. Także proszę o odznaczenie swojej obecności i przekazanie do obsługi, a obsługę sesji proszę o informację, czy wszyscy zaznaczyli swoją obecność z radnych. Bo widzę, że Marcin Nowak jest już obecny, tylko niewidoczny, a on nawet dwa razy jest obecny, także... No, mi się niestety... Przepraszam, jeśli można, mi się po raz kolejny niestety nie wyświetla. No, jestem obecny, proszę w protokole po prostu zaznaczyć, że jestem obecny. Widzę. Tak, zaznaczę. Tak? Czy wszyscy oddali, czy wszyscy zaznaczyli swoją obecność? Oprócz, w sposób, czy, nie? Oprócz... Mamy już 8 plus pan Bartosz. Czyli wszyscy. Wszyscy? Zaznaczyło 8 osób, ale to rozumiemy, że nie dołączamy do pisania. Przepraszam, bo mnie na chwileczkę z systemu wyrzuciło, ale nie zdążyłem oddać. Zaraz, zobaczymy. Tak, oczywiście już. Dobrze. W takim razie proszę zaznaczyć, że Bartosz Margu, zresztą wszyscy widzimy, jest z nami obecny i proszę pokazać nam, wszyscy się widzą. Tak jest. Oczywiście. Dobrze. W takim razie dziękuję państwu bardzo za udział w dzisiejszej komisji. Dziękuję za informacje. Czekamy na materiały ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków i będziemy wtedy albo organizować oddzielną komisję, albo po prostu na następnej komisji poddamy pod dyskusję ten temat. O co prosi. Dziękuję państwu bardzo. W takim razie zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro. Wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Panie Marcinie.